Witajcie kochani. Ja dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć o świadomej kreacji, o tym, bo wielu z Was wie już doskonale, bo ma dowody z własnego życia, że wpływamy na rzeczywistość. Przestaje być to już jakąś fikcją literacką, czy po prostu teorią. To dzieje się. I kochani, tutaj warto, oczywiście ja Wam tylko mówię, jak to działa. Nie mówię Wam, jak żyć, naprawdę jestem daleki. Ale skoro podlegamy wszyscy tym samym prawom fizycznym, to bez rozumienia i tych praw, no jakby trudno jest cokolwiek robić, skoro, że tak powiem, jak chcesz zasiąść do gry, skoro nie znasz jej zasad, zawsze Cię ograją. A więc popatrzcie, tu jest bardzo miłe, żeby pamiętać, bo ja to bardzo chętnie powtarzałem. Pamiętajcie, że fizyka kwantowa zaczyna się od Maxa Plancka. O wielu nie wie. No, teraz już tego nie mówię, dlatego że zawsze jak, bo wpada mi często gdzieś tam co jakiś czas, no, w ręce znów 7 zasad Huny, praw Huny, no to czytam to i mówię, no to jest fizyka kwantowa. Oni już wtedy wiedzieli. Max Planck to jeszcze nie był w planach. No. I tam jest jedna z zasad, która głosi, że nie ma żadnych ograniczeń. I nie ma, kochani. I drugie, co ładne tam jest, to to, że moment mocy jest teraz. Jedyna zasada, która pamiętam, która jest w kolejności, to pierwsza, która tłumaczy, świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Dokładnie. My tworzymy rzeczywistość. Każdy z nas tworzy swoją. Dlatego jest ich trochę więcej innych. Każdy ma swoją prawdę, rację, swój punkt widzenia. Właśnie, bo to jest jego świat, jego rzeczywistość. I nie ma się co skupiać na poprawianiu zdań innych. Nawet na cokolwiek z tych innych. Bo jeżeli chodzi o ulepszanie, kreację, to jedyne, co możesz zrobić, to zmienić siebie. Zrozumieć siebie, bo tu też nie chodzi, dobrze wiecie już, o zmianę na siłę, żebyś ty coś w sobie teraz siadł i coś wykombinował. Nie. To jest to życie z przestrzeni serca, o którym tyle trąbię, bo ono jest lepszym kreatorem niż do tej pory był mózg. Bo przecież kreowałeś swoje życie przez cały czas od urodzenia, nawet jeśli robiłeś to nieświadomie. I to było bardzo cenne, bo na tym opiera się podstawowa zasada Matrixa. Odciągnąć Twoją uwagę od Ciebie. Skupić Twoją uwagę na czymś. My musimy mieć pełno reklam dookoła. My musimy mieć prasę, gdzie nam mówią, co stało się na świecie. Tam gdzieś, co nie jest nami. Nic nie ma z reguły w ogóle z naszym życiem wspólnego. Tak? Naprawdę umówmy się, że włączając telewizję i dowiadując się rano, że ubiegłej nocy w Polsce na przykład zginęło w wypadku w sumie ileś tam osób, no guzik Cię to obchodzi, jak tych osób nie znasz. Nie ma to nic wspólnego z Twoim życiem. Kompletnie. Ale skutecznie odciąga Twoją uwagę, bo angażujesz w to serce. Kochani, chcę wykazać, że miłość to też pułapka. Ty po prostu czujesz współczucie. Czujesz, wyrażasz jakąś empatię w stosunku do tych osób. A więc już w sobie budujesz negatywną energię. Bo jest empatia energią negatywną. Ktoś powie o współodczuwaniu, to jest piękne i wzniosłe. Ale z fizycznego punktu widzenia kompletnie nieprzydatne, kochani. Całe współczucie i empatia jest kompletnie nierozwojowe. Ty naprawdę jesteś miłością, ale tą stateczną, płynącą do przodu, taką rozwojową, a nie taką, która tkwi w niskich energiach typu współczucie, bo to niska energia jest. Ja nie mówię, bądźmy egoistami, mimo wszystko gdzieś, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby umieć różnicować, co jest ważne dla Ciebie. Najważniejszy jest rozwój, a nie trzymanie się rzeczy, które trzymają Cię w niskich energiach, bo Ty sam byś siebie nie trzymał. Uwolnij siebie od niskich energii. I chciałem właśnie powiedzieć, że miłość jest pułapką. Źle rozumiana oczywiście, bo 90% albo lepiej ludzi na świecie źle rozumie miłość. Ja dopiero teraz wchodzę w tą miłość bezwarunkową, o której trąbiłem od jakiegoś czasu, ale była to teoria. Teraz w moim życiu taka już jest. I ja tego doświadczam i teraz wiem, że to jest naprawdę proste. Proste to jest, bo ja już jestem gotów. Wcześniej to nie było proste, bo ja wszystko robiłem jednak nie tak. I ciągle coś w moim życiu nie wychodziło, bo to nie było to. Ja uczyłem się. Nie ma co mieć teraz sobie już do zmienia. Nikt z nas z tą nową wiedzą się nie urodził. My mamy kupę śmieci w głowie. Przez szkoły, przez system wychowania, przez wszystko. Co nam naśmieciło. Trzeba to wszystko przewartościować. Tak jak jest w Biblii napisane, kamień na kamieniu to nie zostanie. No, tylko że tego nie zrobi nikt za ciebie. Sam sobie musisz swój świat uporządkować. A ta miłość zwłaszcza jest pułapką w karmie, w kole karmicznym. Czyli zaraz po śmierci. Kiedy to białe światło wciąga nas z miłością. Lub spotykasz swoich zmarłych, bliskich, którzy też z miłością ciągną cię ku temu białemu światłu. Do niewoli. Żeby twoja dusza nie wydostała się po śmierci poza tak zwany astral, tą przestrzeń astralną, która na celu generalnie ma to, żeby twoją duszę oczyścić z wszystkiego, czym zaśmieciła się będąc w człowieku. Oczyścić z tych nawyków, z tych wszystkich chorób też. I potem dusza powinna iść wyżej. A koło karmi, że to jest coś, co z astrala nie wypuszcza i cofa cię z powrotem. Czyli po oczyszczeniu twojej duszy zaczynasz proces od nowa. Od nowa się rodzisz, jest skasowana twoja pamięć. Znowu doświadczasz człowieka. Wydaje się tobie, że jesteś tu po raz pierwszy. Wierzysz w śmiertelność, przyjmujesz jakieś systemy religijne lub nie, podejmujesz decyzję. A Matrix cały czas działa w ten sposób, żeby ciągle odciągać twoją uwagę od ciebie. I to wszystko też po coś jest, nie ma się co wściekać. Bo to jest taki proces, który ma każdego z nas nauczyć autonomii. Czyli tak długo będziesz poddany karmie, ja, ty, każdy. Aż się ockniesz. Lub nie. Wtedy będziesz bez końca w karmie. Ale masz taką szansę. Zresztą karma sama w sobie nie jest jakimś systemem typu kijek i marchewka. Czyli albo się ockniesz, dostaniesz marchewkę, albo się nie ockniesz, to kijek i będziesz tu zapieprzał w tym kieracie. Nie. To jest taka gra. Nami grają. Jak to... Teraz bardzo lubię wklejać te filmy rosyjskie, ale z polskimi napisami i gry bogów, gdzie bardzo ładnie mi tłumaczą, jak to bogowie grają sobie, tworząc takich ludzi jak my, bo dla nich jesteśmy grą. My dla nich, bogowie, mamy tu na myśli tych rasy wyższe, że tak powiem, bardziej rozwinięte. To nazywamy bogami tutaj w tym sensie i... Dla nich to my jesteśmy tylko postacią z gry, bo my jesteśmy tak kompletnie nieświadomi jako człowiek. Człowiek, który jest nieświadomy, to jest naprawdę taka postać, że kompletnie nie ma pojęcia, co tu wszystko chodzi. Po co to jest? Rodzi się, umiera, żyje, pracuje, tak, spłodzić syna, zbudować dom, tak wszystko pierdoł. Kompletnie nie wie, gdzie tutaj jest sens. Nic nie wie. Jak pionek w grze. Wojny toczy. Robi coś, potem sam siebie nie rozumie. Dlaczego ci to powiedziałem? Dlaczego tak wybuchło mnie panuje nad emocjami? Czyli... I tu też nie mówię, że emocje są złym. Nie, ale je trzeba zrozumieć. I jakby trochę zapanować tak jakby nad ego. Żeby ci nie przerosło to ego. Ono też jest dobre. I też czemuś służy. Bo służy twojej autonomii. Ego pozwala ci wyodrębnić się od zbiorowej świadomości. Od źle pojętej jedności. Że my jako jedność jesteśmy wszystko jednym. To nie tak. No jesteśmy, ale nie jesteśmy powiązani z sobą. Nie jesteśmy tak zależni bardzo. No to ja cały czas powtarzam, jeśli tak ktoś wierzy w tą jedność, to niech powie, co ja czuję, co ja myślę. Nikt tego nie wie, bo ja jestem odrębną jednostką. Jedność wynika z jedni. Czyli jeżeli ja już wiem, że ja jeden tworzę cały świat, jaki doświadczam, to wtedy prawidłowo pojmuję jedność. Jedność to ja, jam jest i nic więcej tu nie ma. Dla mnie i dla moich doświadczeń nie ma nic. Jest tylko moje doświadczenie, którego doświadcza tylko ja, moja świadomość. Cokolwiek doświadcza każdy z was nie jest moim doświadczeniem. Nie ma kompletnie na mnie żadnego wpływu, chyba że zacznę to oceniać, przyglądać się temu i wartościować. Ale wtedy włączamy ego do bezwartościowych rzeczy, bo generalnie ta ocena to nie jest moje doświadczenie. Jaki ja mam stosunek do ciebie, nie wpływa na mój rozwój. Kompletnie. Więc widzicie, i tutaj jeżeli już świadomie zaczynamy grać we własne życie, to pamiętajcie, nie ma żadnych ograniczeń. Czyli odegraj postać, jaką chcesz odegrać. Nie jesteś niczym ograniczony w kreacji, niczym, absolutnie niczym. Żebyście to dobrze pojęli, niczym znaczy niczym. Kropka, nie ma ograniczeń. Nie planuj, co tu teraz zrobić, żeby może zaszpanować innym. Nie, nie o to chodzi. Ty rób to, co chcesz robić, co czujesz, że powinieneś. Z wielu względów może masz tam już takie rzeczy, których nie robiłeś wcześniej. No bo jak? No przecież co inni powiedzą, albo bo to niemożliwe, albo zbyt ryzykowne, zbyt głupie. Olej to. To jest twoje, to jesteś ty. Ten wewnętrzny głos twojej duszy, to jest prawdziwy ty, który wychodzi stąd, a nie z tego komputera analitycznego, który chciałby, ale on musi przewartościować, przeliczyć, przerachować, czy to się kalkuluje, opłaca i w ogóle. Co inni powiedzą. Zostaw to. Potraktuj to jako projektor. Niech on ci wyprojektuje to, co chce to. Zgraj to. I rób. Żyj. Tak jak chcesz. Bo możliwość kreacji stojąca przed tobą jest nieograniczona. Wybierz swoją ścieżkę. Przestań słuchać innych, którzy mówią ci, jak powinieneś robić. Jak teraz myśleć, jak medytować, jak robić to czy tamto. Wiecie co? Tych ścieżek do przewodzenia duchowego to wiecie ile jest. Otwórz sobie tylko internet i znajdziesz. Jakieś wykłady, jakieś kursy. Wszędzie tylko daj stówkę, nie? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A wszystko jest w tobie, więc gdzie szukasz? Gdzie ty szukasz? Na jakichś kursach, książkach? Jak wszystko masz w tobie? Ja tylko mówię, jak to działa. W życiu ci nie powiem, jak żyć. Mówię ci, że możliwość kreacji masz nieograniczoną. Wybierz sobie. Wybierz ją tylko tak, żeby była twoja. Żeby ona nie pochodziła z zewnętrznego świata, bo wtedy nie jesteś wolny. Skoro żyjesz małpując kogoś, to nie ty. Ty nikogo nie musisz małpować. Ty masz być sobą. Jedyna ścieżka do wolności to jest ta, którą sam wybierzesz. Jak ktoś wskaże ci tą wolność i świat jakiś lepszy i cię tam wciągnie, to nie jesteś w swoim świecie, tylko jego. Uwierzyłeś mu znowu. Tak jak w system polityczny czy system religijny. Uwierzyłeś. A to już nie o wiarę chodzi. Trzeba przestać wierzyć. To jest błąd. Wszystko da się naprawdę policzyć, wymierzyć. Wiemy, jak to wszystko działa. I da się stworzyć. W kwantowy sposób tworzysz ty. I wtedy nie musisz wierzyć. Bo to jest twoje. Z ciebie wynika. Już nie wiem, jak to prościej powiedzieć. Ale chodzi mi o to, żeby wam dzisiaj powiedzieć tą najważniejszą rzecz. Możliwość kreacji jest nieograniczona. Ja na początku, jak taki żółtodziób byłem w tym swoim OBE, to tak utkwiło mi w pamięci. Wlazłem na OBE Polska i tam widziałem, jak ja to wtedy określiłem, małolatów, tak koło 20, którzy w kółko piszą, że teraz mamy taki czas, że możesz zostać kim chcesz. Nawet do mnie pisali facet. Chcesz być mężem Britney Spears? Zostań nim. Co stoi na przeszkodzie? Ja myślę sobie, Boże, jakie oszołomy. No wariactwo totalne. Teraz wiem, że mieli rację. Wszystko jest możliwe. Kompletnie wszystko. Zagraj w życie na własną rękę, ale bez scenariusza. Twoje serce, twoja dusza wie, czego chce doświadczać. A chce doświadczać siebie, swojej własnej autonomii. Jest taka jedna i niepowtarzalna. Odkop to. Bez żadnej pracy to samo wyjdzie. Tylko pozwól. Pozwól. Sam sobie zaufaj. Wszystko w tobie jest. I to samo wyjdzie, jak tylko pozwolisz. Wtedy też przyjdzie cała wiedza do ciebie. Całe rozumienie. Całe rozumienie. Przestaniesz oglądać te moje filmy. Będą ci niepotrzebne. Chyba że po prostu mnie lubisz. I zacznijmy każdy z nas żyć sobą, bo tu zaczyna się świat. Tu. Od siebie, od kompletnego zera. Dlatego też zrozumcie, to co dzieje się teraz, kiedy my obserwujemy dużo rewolucjonistów, typu zmieniają system, zwłaszcza młodzież, która ma już głęboko w D Matrix, bo oni tak żyją, że nikt im w życiu żadnego kredytu nie da. A Matrix na tym się opiera, tak? Żeby wszystkich kredytować. Zaraz po studiach kupimy ci wszystko. Tylko będziesz do końca życia naszym niewolnikiem już. Bo damy ci samochód, dom, umeblujemy i do końca życia będziesz nam to spłacał. Jeszcze z odsetkami oczywiście. Będziesz musiał zapieprzać, bo skąd weźmiesz na raty. Natomiast ta dzisiejsza młodzież już ma to głęboko w D. Nas często wkurza, bo oni żyją tak sobie, mam. W D mają przy okazji nas też. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy bardzo ważnej. Tu rodzi się nowe, a każdy z was zna ten cytat. Na początku był chaos i tak zawsze jest. Z chaosu powstaje nowy świat. Oni przyszli burzyć stary, a my róbmy nowy w sobie. Bądźmy z dala. To wszystko, co nas otacza, nie jest nami. Możemy wszystko zmienić, możemy świat zrobić. Spójrzmy na niego innym okiem, a będzie inny. Zacznijmy przykuwać naszą uwagę do zupełnie innych rzeczy. Nie tam, co mówi telewizor, czyli każe nam wszystkim na całym świecie wierzyć w coś, że tam gdzieś rozwalił się samolot. Co mnie tam chodzi? To nie ma nic wspólnego ze mną. Rozwalił się, to się rozwalił. Miało tak być, to jest życie karmiczne. Ci ludzie, którzy tam zginęli, mieli zginąć. Taki scenariusz swojego życia wybrali, przecież każdy to wie. Co to ma do mnie? Ja wybrałem inny scenariusz. Nie po to, żeby oceniać innych śmierć i płakać nad ich katastrofą, tylko po to, żeby cieszyć się własnym życiem i odzyskać teraz w tym wcieleniu własną autonomię. Wypiąć się z tej zbiorowej schizofrenii, z tej źle pojętej jedności, czyli my mamy jeden wspólny mózg, który zawiaduje całą ludzkością. To jest Matrix. To jest właśnie Matrix, wspólna świadomość, zbiorowa świadomość wszystkich ludzi. Wierzą, że jest taki świat, dlatego on taki jest. Jak ty przestaniesz w to wierzyć, to zrobisz sobie inny, krok po kroku. Zaprzecz tej rzeczywistości, stwórz inną. Ona jest, tu i teraz. Tylko znów zasada Huny. Energia podąża za uwagą, więc przestań zasilać te wszystkie pierdoły. Typu ja mam rację, a tam kogoś trzeba zmienić, kogoś trzeba coś naprawić, komuś trzeba coś wytłumaczyć. Nie. Niedługo zorientujecie się, że ci tak zwani śpiący ludzie też są nam potrzebni. Bo my swoim przykładem, znaczy swoim życiem, swoją postawą dajemy im przykład. Czy oni nas rozumieją, czy nie. My i tak robimy swoje. Patrzą na nas. I powoli i tak zaczynają widzieć, że nam życie się jednimy to, że jesteśmy tak wywrotowi. Nam się życie układa, nam się życie darzy, jakoś żyjemy, jakoś krok po kroku my się rozwijamy, a oni dreptają w kółko już w miejscu, kompletnie się nie rozwijają, wiecie to, spalają własną energię, nie mają na nic siły. Jeżeli nie chcesz iść w stronę ewolucji tej kosmicznej, to energia zostaje ci odcięta, jesteś nieprzydatny. No więc spalasz tylko swoją, bo chcesz żyć. Więc w kółko spalasz swoją energię. To prędzej czy później umrzesz. Zwyczajnie tracisz siły i umrzeć musisz. Śmierć nie istnieje, to każdy z was wie, tak, ale trafisz z powrotem do tej karmy, bo się nie rozwijasz. I wszystko będziesz powtarzać od nowa. Chcesz, proszę, przecież wolno. Ale nie musi tak być. Więc stwórzmy sobie już ten świat. Patrzmy na niego inaczej. Bo on jest inny. Jak chcesz, to jest. I to jest ważne. I wiara w siebie, żeby wiedzieć, że każdy z was tworzy tą autonomię od siebie. Ja naprawdę zapraszam do Oliza Radio. Link pod filmem. Na dole w opisie. W każdy poniedziałek mówię o OBE, ale bardzo niestandardowo, ponoć ciekawie. OBE, czyli nasze podróże astralne. W każdy poniedziałek o 20:00. a w czwartek też o 20:00 jest audycja Człowiek to brzmi dumnie i tam staram się przez godzinę przywrócić wiarę w człowieka. Od co? I też jest cieplutko i fajnutko. Jest klimat. Zapraszam. W każdy poniedziałek i czwartek do Oliza Radio. To radio internetowe, więc link zamieszczam w opisie. Powodzenia, kochani. Żyjmy bez żadnych ograniczeń, a na początek złammy wszystkie zasady tego świata. Złammy je. One nie istnieją. Jeśli pozwolisz im odejść, nie ma tak, że ty coś musisz, bo wypada, bo trzeba, bo prawo, bo tamto. Nie ma żadnego prawa. Tu nic nie ma, jesteś ty. Czyste ja, które dopiero zaczyna kwitnąć. Żyć sobą dla własnego szczęścia, dla własnego przeżywania i dla własnego rozwoju. Poza prawem i zasadami. Ja nie mówię tutaj o robieniu jakiegoś burla, rozpierduchy, nie. Działając z serca nie robisz rzeczy złych, tylko robisz rzeczy prawdziwe. Zacznijmy żyć prawdziwie. Kocham was wszystkich i bardzo wam za tak liczny udział, bo widzę, co dzieje się, jest ponad 26 000 was odwiedziło już mój kanał. Dla mnie to dużo, a ja robię te filmy dopiero od grudnia. Jeszcze rok nie minął. Trzymajmy się też, jakoś razem grupujmy, bo nikt nie chce być do końca sam. A widzicie, że tych przebudzonych ludzi jest bardzo mało. My przestajemy rozumieć się już z tą resztą, bo oni nie kumają nas, a my ich. To proste. Jakby już dwa gatunki ludzi są na tej ziemi. A więc grupujmy się my z kolei, żeby też nie być tak w samotności, bo im nas więcej, tym bardziej wpływamy na całą energię na tej planecie. No, bo pojadę teraz o mistykę. Zacznijmy od siebie. Zacznijmy wszystko od siebie. Jedyne, czego naprawdę nie możesz zrobić, to to, w co nie wierzysz. Nigdy tego nie zrobisz. Wiara czyni cuda. Na początek trzeba zaufać sobie. Sobie. We własne siły. I to byłoby dzisiaj na tyle. Bo ostatnio chcę już kończyć te filmy robić. Także kochani, cieszę się bardzo, że jesteście. Przemyśleć sobie tylko to i zróbcie z tym, co chcecie. Do następnego, kochani. Ewentualnie do spotkania w Oliza Radio. Link zamieszczam w opisie. Pa, kochani!